Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. relacji polsko-chińskich w ramach Jedwabnego Szlaku, Konstytucji 3 maja czy Wielkiej Brytanii. Proszę bardzo. Przepraszam, podobno pan mówił o tym, już mnie nie było, zgodziłem tutaj kolega, by to odpowiedział. I pytanie drugie. Od zarania dziejów jesteśmy między Niemcami, Prusami i Sowietami. Jak tam oni się zwali? Na przestrzeni... No, z Sowietami to od 100 lat zaledwie. No, na przestrzeni dziejów. I teraz pytanie jest takie. A, i wewnętrznie jesteśmy przez tych Żydów rozbijani cały czas, niszczeni. Pytanie moje jest takie. Z uwagi na położenie geopolityczne i chęć Chin o wykorzystanie naszego kraju jako tego jedwabnego szlaku, takiego pomostu, co pan sądzi o... może współpracy Polski z Chinami, ale nie tych rządów, tylko tych nowych rządów. To znaczy jakich? No tych narodowych, przyszłych. No na razie jeszcze ich nie ma, nie wiadomo czy będą, więc wie pan, musimy, jeżeli już tak planujemy, to musimy, wie pan, jedna jest taka metodologiczna wskazówka, że jak się coś porównuje jedno z drugim, to musi się porównywać rzeczy istniejące z istniejącymi. Bo my sobie możemy wyobrazić bardzo wiele idealnych sytuacji. I one zawsze będą lepsze od tego, co jest. Tyle tylko, że mają jeden słaby punkt, że ich nie ma. No i dlatego trzeba porównywać coś, co istnieje, z czymś, co istnieje. Bo wtedy mamy jakiś wspólny mianownik. Ja nie zgadzam się z pańską oceną, że Polska ma jakieś fatalne położenie, bo cały czas jest w tym samym miejscu mniej więcej. I były okresy, kiedy była europejskim mocarstwem. W tym samym miejscu, gdzie jest. I nie dlatego, że przestała być mocarstwem europejskim, bo zmieniła położenie, tylko że przegrała wyścig o rywalizację, o dominację polityczną. A dlaczego przegrała? A, to jest osobna sprawa. I jak ja bym miał wskazać taki moment, kiedy rozpoczął się upadek państwa polskiego, to bym wskazał katastrofę ruchu egzekucyjnego za króla Zygmunta Augusta. Za króla Zygmunta Augusta, więc dosyć wcześnie się to... Polska była bardzo potężnym państwem, więc upadała 200 lat, ale w końcu upadła. I na czym polegała sprawa? Otóż Polska zawsze miała problem ze skarbem królewskim. I ruch egzekucyjny to był ruch takiej średniej szlachty, który uważał, że trzeba coś z tym zrobić, że trzeba te finanse państwowe jakoś postawić na odpowiednim poziomie. I tak powstał ruch egzekucyjny, bo na czym polegał problem? Że królowie polscy teoretycznie byli właścicielami ogromnych części państwa. I tam pieniędzy nie mieli, ale jak jakiś tam był taki obywatel zasłużony, to król mu nadawał królewszczyzny, czyli dobra, w dożywotnie użytkowanie. I królowie rozdawali te królewszczyzny, a ci, którzy otrzymali je w dożywotnie użytkowanie, to ich spadkobiercy zapomnieli je oddawać. Zapominali je oddawać i w ten sposób rosły fortuny magnackie, na co szlachta średnia patrzyła niechętnie. Niechętnie. No i ruch egzekucyjny wysunął postulat, żeby te królewszczyzny poodbierać. Bo to są nieprawnie posiadane. No, prawem kaduka ktoś tamtego już czwarte czy piąte pokolenie, a to przecież jest państwowe, więc od razu by finanse państwowe od razu by się poprawiły. No i wydawać by się mogło, że król powinien tylko przyklasnąć temu. Ale no, zdarzyło się nieszczęście. Otóż żoną Zygmunta Augusta była taka arcyksiężniczka austriacka, która cierpiała na epilepsję. Niektórzy uważają, że Habsburgowie specjalnie mu ją podsunęli,
żeby zerwać ciągłość dynastii. Ona cierpiała na epilepsję, a na domiar złego dostawała tych ataków epileptycznych w momencie zbliżeń małżeńskich. No i król wskutek tego nabrał do niej wstrętu fizycznego. I gdzie, jak tylko mógł, to od niej uciekał jak najdalej. To była bardzo nieszczęśliwa osoba, ta Habsburżanka. No i uciekał między innymi na Litwę tam, bo był wielkim księciem litewskim. No i za którąś taką ucieczką poznał taką młodą wdowę, Barbarę Gasztołdową, wdowę po Gasztołdzie, Adę Domu Radziwiłłówną. No i się zakochał w tej właśnie Barbarze. I ci bracia tej Barbary przyłapali go z nią in flagranti. I zmusili go, tam specjalnie nie musieli go zmuszać, bo on tę Barbarę naprawdę bardzo kochał, żeby wziął z nią potajemny ślub. No i tak się stało. Królowa Bona tam podobno otruła tą Habsburżankę, żeby tam już jakoś tam. No i król, ponieważ mówię, kochał tę Barbarę, to chciał, żeby ona otrzymała tytuł królowej polskiej. I tu szlachta średnia się oburzyła, uznała, że to jest obelga dla majestatu Rzeczypospolitej, że król chce się ożenić z poddanką. Jeszcze tytuł królowej jej nadać. I była właśnie ci sami ludzie, którzy byli w ruchu egzekucyjnym, tworzyli ten, byli przeciwni temu małżeństwu. A król chciał to przeforsować, w związku z tym musiał szukać jakichś sojuszników dla tych swoich planów matrymonialnych. I magnateria się zgłosiła, no ale powiedzieli, ale nie będzie żadnych egzekucji. I król na to się zgodził. I w tym momencie się, moim zdaniem, narodził upadek Polski, czy zarodki tego upadku, dlatego że szlachta, jak zobaczyła, że króla nie obchodzi właściwie stan państwa, no to ten ruch egzekucyjny się rozpadł i każdy się zaczął interesować swoimi sprawami. Swoim domem, swoją fortuną i tak dalej. No i drugi taki moment, który przyspieszył ten upadek Polski. Potop szwedzki. On trwał 5 lat. Tylko 5 lat. Ale zniszczenia, jakie w jego trakcie nastąpiły, ja ze zdumieniem też przeczytałem, że są porównywalne ze zniszczeniami w czasie II wojny światowej. Taka potężna dewastacja kraju nastąpiła w ciągu tych 5 lat. W rezultacie powstała w Polsce warstwa społeczna, której przedtem nie było, mianowicie szlachta gołota. Ludzie pozbawieni jakichkolwiek środków do życia, ogołoceni z majątku i tak dalej, ale zachowali prawa polityczne i bardzo szybko się nauczyli je komercjalizować w służbie obcych dworów. I tak się narodził Jurgiel, ta agentura. I ta agentura była, potężne wpływy zyskała. Bardzo dobrą ilustracją jest taki traktat, który w Poczdamie został zawarty między Prusami i Rosją w 1720 roku, żeby nie dopuścić do powiększenia wojska w Polsce. I mimo że takie próby były podejmowane, nawet niektóre dochodziły do fazy ustawodawczej, ale żadna się nie udała aż do końca istnienia państwa. Sejm czteroletni próbował sytuację ratować. Jedna z ustaw przyjętych przez Sejm czteroletni, to mówi się, że to Konstytucja 3 maja to jest wielkie zwycięstwo polskiej demokracji. No bzdura kompletna. Przecież Konstytucja 3 maja ograniczała demokrację. Ograniczała demokrację. Jedna z ustaw okołokonstytucyjnych właśnie pozbawiała szlachtę gołotę praw politycznych. Oni utracili prawo głosowania na sejmikach, a tam się posłów wybierało. Więc utracili, pozbawiała ich praw politycznych. No i Konstytucja 3 maja zmieniała przecież ustrój państwa z republiki na monarchię dziedziczną.
Jak ktoś mówi, że konstytucja Trzeciego Maja to jest triumf demokracji, to po prostu nie wie, co mówi. Właśnie ówcześni ludzie, patrioci, uważali, że ratunek dla państwa, bo tu chodziło o uratowanie państwa przed śmiercią, ratunek dla państwa leży w ograniczeniu demokracji. No i próba, ale to już było za późno. Już było za późno. Także nie fatalne położenie geopolityczne. Bo mówię, Polska cały czas w tym samym miejscu jest. Tyle tylko, że fatalne zarządzanie i tolerowanie agentury. I tolerowanie agentury. A co my teraz robimy? To samo. To samo. I to nie, że Żydzi, tylko my. Daleko nie szukając, proszę państwa, no co? Była książka księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego o konfidentach wśród duchowieństwa. No to prawie, że anatema go spotkała ze strony hierarchii. Ale to ma konsekwencje, bo jeżeli ludzie się przekonali, czy mówię o księżach, że jeden rodzaj łajdactwa jest tolerowany, to wielu odebrało to jako przyzwolenie na wszystkie inne rodzaje łajdactwa. No i teraz mamy problem. Houston, mamy problem, prawda? O, więc to jest... To można zamknąć takim cytatem z Franciszka księcia de Rochefoucault, takiego francuskiego aforysty XVII wieku. On powiada tak. Tylko dlatego Pan Bóg nie sprowadził na ziemię drugiego potopu, bo się przekonał o bezskuteczności pierwszego. Więc my trochę tak się zachowujemy, jak ci przedpotopowcy. Ja mam takie pytanie, jak pan w tej całej układance widzi rolę Anglii, która jest i nie jest w tej Unii, będzie wychodzić wolno, a wiadomo, że za czasów Bismarcka, no to Anglia wpychała Niemcy w układy z Rosjanami, bo chciała ograniczyć wpływy Francji. Dzisiaj Francja ma konfitury swoje w Polsce, korzysta z różnych tam zysków i interesów, których wiemy. Więc jaka jest rola Anglii i Francji, tych dwóch państw, bo Unia cała to nie jest właśnie Unia, są państwa, które tutaj decydują w Wie pan, posłużę się taką opinią osoby, która miała ogromne doświadczenie w polityce, nie tylko europejskiej i światowej. Była przez 11 lat premierem Wielkiej Brytanii, a więc państwa, które nie kibicuje polityce europejskiej, tylko ją kreuje, ba, kreuje politykę światową. Mówię o Margaret Thatcher. Otóż ona powiedziała, że Unia Europejska to jest narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. Ja się z tą opinią zgadzam, nie mam nic do dodania. Margaret Thatcher była w ogóle przeciwna uczestnictwu Wielkiej Brytanii w Unii. W ogóle była przeciwna zjednoczeniu Niemiec. Ona wyraziła to w takiej formie, że ona tak kocha Niemców, żeby życzyła im, żeby mieli nie dwa państwa, tylko 20. A co będzie im żałowała, prawda? Więc taka ona była. Otóż Wielka Brytania miała w Unii Europejskiej status bardziej zbliżony do statusu obserwatora niż członka. Biorąc pod uwagę liczbę wyłączeń, no to bardziej ten status był zbliżony do obserwatora niż członka. No ale referendum się odbyło i Brexit. Co to znaczy? Do czego zobowiązuje brytyjski rząd referendum? Właśnie do niczego. Do złożenia wniosku o Brukseli, o wystąpienie z Unii, bo warto zwrócić uwagę na procedurę, bo w traktacie lizbońskim jest przedstawiona, ustanowiona procedura wychodzenia z Unii Europejskiej. W traktacie akcesyjnym tego nie było. W związku z tym obowiązywały ogólne zasady prawa traktatowego, taka konwencja wiedeńska z 1967 roku o traktatach wielostronnych. Traktat wielostronny też można wypowiedzieć, ale za zgodą wszystkich sygnatariuszy. Wystarczy, że jeden się sprzeciwi i już nie można go wypowiedzieć. W związku z tym to było bardzo, sytuacja była bardzo niebezpieczna. No, ale traktat lizboński taką procedurę ustanowił. Ona mówi tak, że jeżeli jakieś państwo chce wystąpić z Unii Europejskiej, to składa wniosek.
rozpoczynają się, na podstawie tego wniosku, rozpoczynają się negocjacje na temat warunków wystąpienia z Unii, bo to trzeba się porozliczać, tam ustalić, a na jakich zasadach handel, na jakich zasadach ruch osobowy, no w ogóle mnóstwo rzeczy trzeba wtedy ustalić. No i jak rozpoczynają się negocjacje, to mamy dwie możliwości. Albo doprowadzą do porozumienia, albo nie. No bo wcale nie muszą, prawda? Ale zagłuszmy, że doprowadziły do porozumienia. To wtedy takie porozumienie przedstawiane jest do zatwierdzenia Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu. I znowu mamy dwie możliwości, albo zatwierdzą, albo nie. Ale powiedzmy, że zatwierdzili. No to wtedy to państwo występuje z Unii na warunkach uzgodnionych i zatwierdzonych i okej. Co się dzieje, kiedy albo negocjacje nie doprowadziły do porozumienia, albo nawet doprowadziły, ale nie zostało ono następnie zatwierdzone. To takie państwo też występuje, może wystąpić z Unii, ale dopiero po 2 latach. Po co te 2 lata? Otóż w traktacie lizbońskim jest opisana jeszcze jedna procedura, o której tu wspominałem, klauzula solidarności właśnie. Skąd wiemy, skąd możemy wiedzieć, że w jakimś państwie członkowskim pojawiło się zagrożenie dla demokracji? A czyż trzeba nam lepszego dowodu, lepszego świadectwa niż ten wniosek o wystąpienie z Unii? No od razu wiadomo, że to tam z demokracją nie jest najlepiej. A skąd będziemy wiedzieli, że zagrożenia dla demokracji już ustały? Ano stąd, że rząd ustanowiony w tym państwie w następstwie zastosowania wobec niego klauzuli solidarności, co zrobi? Pierwszą rzecz, jaką zrobi, to wycofa ten wniosek. I od razu będziemy wiedzieli, że demokracja została przywrócona. No nie w przypadku Wielkiej Brytanii, bo to ona jest, ma broń jądrową i tak dalej, więc tutaj nie wchodzą w grę takie zabawy, ale w przypadku państw takich mniej poważnych to jak najbardziej. Otóż warto jeszcze dodać, że na każdym etapie tego procesu państwo może wycofać wniosek. Na każdym etapie. Więc wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wcale jeszcze nie jest przesądzone. Wcale jeszcze nie jest przesądzone. Tym bardziej, że Szkocja, właśnie byłem tydzień temu tam, Szkocja wcale nie chce wyjść z Unii Europejskiej. I Północna Irlandia wcale nie chce wyjść z Unii Europejskiej. A królowa Elżbieta, która zazwyczaj nie zabiera głosu w sprawach politycznych, w ogóle od 300 lat królowie angielscy nie zabierają głosu w sprawach politycznych, tym razem przypomniała taktownie, że ona została koronowana nie na królową Anglii, tylko Zjednoczonego Królestwa. I ona też ma coś do powiedzenia, bo armia jest królewska, jest królowej. Armia jest królowej. I po 300 latach zawsze kiedyś jakiś początek musi być, prawda? Więc jeszcze i ten czynnik wchodzi w grę. Być może, że nie będzie musiał być zastosowany, ale jeszcze jest w rezerwie nawet i taki. Więc Wielka Brytania była kimś w rodzaju amerykańskiego obserwatora w Unii Europejskiej. I nadal nim będzie, bo jest przecież członkiem NATO. I nie zamierza się wcale wypisywać, przeciwnie, a Wielka Brytania nigdy nie chciała słyszeć o żadnych europejskich siłach zbrojnych, nigdy. No i tyle, ani o Unii Walutowej, ani o... No to są te wyłączenia, prawda, które oni sobie zagwarantowali. Więc Wielka Brytania, to warto zwrócić uwagę, kiedy się to stało, to dokładnie można nawet określić, w 1956 roku. Kiedy wybuchł tak zwany kryzys sueski. Kryzys sueski zaczął się od tego, że prezydent Egiptu Nasser znacjonalizował kanał sueski. Co się nie podobało Wielkiej Brytanii i Francji.
bo Francuzi, znaczy Ferdynand Lesseps zbudował, a Brytyjczycy eksploatowali, no i wcale nie chcieli się z tym pogodzić. W związku z tym w Sèvres pod Paryżem, tam gdzie jest wzorzec metra przechowywany, odbyła się tajna konferencja z udziałem trzech państw, Izraela, Wielkiej Brytanii i Francji, na której to tajnej konferencji ustalono, co następuje. Że Izrael uderzy na Egipt w strefie kanału Suezkiego, wywabiając w ten sposób egipskie wojsko do strefy kanału. Wywiążą się tam ciężkie walki, w rezultacie kanał zostanie zamknięty dla żeglugi. I wtedy Wielka Brytania i Francja w interesie swobody żeglugi i pokoju światowego wezwą obydwie strony do wycofania wojsk ze strefy kanału Suezkiego. Izrael, zainkasowawszy wynagrodzenie, swoje wojska wycofa, a Egipt nie wycofał, przecież jest u siebie. To wtedy komandosi francuscy i brytyjscy wylądują w strefie kanału i wyprą wojsko egipskie ze strefy kanału, odzyskają kontrolę nad kanałem. I tak się stało. I tak się stało. Tyle tylko, że o jednej rzeczy zapomnieli, to znaczy nie zapomnieli, przeciwnie, premier Eden oszukał prezydenta Eisenhowera, że nie będzie żadnej akcji wojskowej w strefie kanału. No i kiedy ta akcja się odbyła, to rozwścieczony prezydent Eisenhower zażądał od Wielkiej Brytanii i Francji natychmiastowego wycofania wojsk ze strefy kanału Suezkiego, bo jeżeli nie, to Stany Zjednoczone zażądają natychmiastowej spłaty wszystkich długów wojennych. No, w obliczu takiej zastawki to nie było co dyskutować. Francja wyciągnęła z tego wniosek taki, że zawsze... Nigdy ze Stanami Zjednoczonymi, zawsze tam jakieś kontrze, a Anglicy odwrotnie. Już nic nigdy nie robić bez porozumienia z Ameryką. To tak. No i tak jest nadal. I tak jest nadal, więc myślę, że to jest całkiem łatwe do przewidzenia. A czy Wielka Brytania wystąpi, czy nie, to... Proszę pana, no najkrócej, bo to wie pan, nie będziemy tu robili seminarium politologicznego. Najkrócej można powiedzieć tak. Niemcy współpracowały z Francją i nadal chcą współpracować, dlatego że i Niemcy bardzo wiele inwestowały w różne francuskie przedsięwzięcia w nadziei, że pewnego dnia będą mogły położyć palec na francuskim cynglu nuklearnym. I nadal tak jest. I nadal tak jest. Tym bardziej jest to możliwe, że francuski prezydent Hollande, którego ja uważam za trochę filuta właśnie, to już się, już tak czasami się zachowuje, jakby pogodził się z rolą owczarka niemieckiego.